Dzień dobry kochany, chodźcie razem ze mną na przegląd nowości do sklepu Action. Na początku zaczynamy od pięknych bombonierek w naprawdę świetnej cenie. Za sztukę płacimy tylko 4 zł i 49 groszy. To są bombonierki plastikowe, ale wyglądają naprawdę pięknie. Spójrzcie jak się mienią, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Znalazłam również nowości na dziale z notesami. Jak wiecie, uwielbiam tutaj zaglądać i szukać nowych perełek, a ten model zdecydowanie przypadł mi do gustu, ze względu oczywiście na swoją kolorystykę, ponieważ mamy tutaj moje ulubione kolory, czyli pudrowy róż, biel oraz złoto. Za taki planer zapłacimy 13 zł i 95 groszy. Są oczywiście dostępne jeszcze inne wersje kolorystyczne. Na półkach Action pojawiły się również nowe organizery. Są to organizery antypoślizgowe i tutaj akurat mamy troszeczkę większy egzemplarz. Za 2 sztuki płacimy 9 zł i 95 groszy. Oczywiście kochane, pamiętajcie, że na etykiecie macie wymiary, więc jeżeli jesteście zainteresowane, czy dany organizer będzie pasował w waszej szufladzie, to zatrzymajcie sobie ten filmik, wszystko sobie wymierzcie, żebyście niepotrzebnie nie wybierały się do sklepu Action, a tak dzięki temu będziecie wiedziały, ile danych organizerów potrzebujecie. Tutaj mamy jeszcze takie mniejsze organizery. Za 4 sztuki zapłacimy 8 zł i 95 groszy. Kolejna świetna nowość, nad którą również się zastanawiam, to pojemniki na suchą żywność z dozownikiem. Kosztują 7 zł i 95 groszy, mamy 1,7 l pojemności i one idealnie sprawdzą się na przykład na płatki śniadaniowe albo na płatki owsiane. Możemy też, myślę, śmiało wykorzystać je na przykład do mąki. Bardzo mi się one spodobały, wyglądają na naprawdę dobrze wykonane. Dajcie znać, co o nich sądzicie. Do sprzedaży powróciły również te dozowniki na mydło. One są takie w stylu marmurowym i kosztują 6 zł i 95 groszy za sztukę, a do kompletu jest również kubek na przykład na szczoteczki do zębów za niecałe 5 zł. Mamy kolejną nowość, kochane, są to saszetki zapachowe do waszej szafy. Mamy 2 wersje zapachowe, w środku znajdziemy 2 sztuki i za takie pudełeczko płacimy 4 zł i 49 groszy. Chyba będę musiała przetestować tę nowość, ponieważ jak wiecie, uwielbiam, kiedy w moim domu pięknie pachnie. Co prawda dotychczas używałam innego produktu z Action i moi stali widzowie doskonale wiedzą, co z tego zakresu wam polecam. Natomiast druga rzecz, która wpadła mi w oko, to taki odświeżacz powietrza od marki Fabuloza. Jak wiecie, ja posiadam ten biały w swoim domu, bardzo go lubię i teraz zastanawiam się, czy ta czarna wersja to jest nowość, czy po prostu dawno tego zapachu nie było na półkach i dlatego wpadł mi w oko. W każdym razie te wagi kuchenne to na pewno jest nowość. Mamy wiele wzorów do wyboru i za taką wagę płacimy 24 zł i 95 groszy. Do sprzedaży powróciły również te kultowe formy do batoników. One kosztują niecałe 9 zł i są to foremki silikonowe. A oczywiście w sprawie foremek muszę wam również powiedzieć, że do sprzedaży powróciły nasze ulubione formy, które są kilka razy droższe w sklepach internetowych, tak więc zdecydowanie korzystniej wychodzące nowo w Action. Kolejna ciekawa nowość to taki mały garnek, a w sumie to rondelek. Mamy dostępny kolor czerwony, niebieski oraz czarny i uważam, że jest to świetne rozwiązanie, kiedy na przykład chcecie ugotować owsiankę tylko dla jednej osoby, to dzięki temu macie mniej sprzątania. Za taki garnek płacimy 17 zł i 95 groszy. Tutaj generalnie jest napisane, że jest to garnek do sosu, ale oczywiście możemy też znaleźć inne zastosowania. W każdym razie również w oko wpadła mi ta mała patelnia, tutaj
ponownie. Jest to idealny rozmiar na przykład na jajecznicę dla jednej osoby. Mamy dostępnych kilka wersji kolorystycznych i ona kosztuje dokładnie tyle samo co rondelek, czyli 17 zł 95 groszy, a jej średnica to 16 cm. Jakiś czas temu pokazywałam Wam taką zastawę stołową, a teraz do kompletu pojawiły się również ceramiczne kubeczki za 6 zł 95 groszy. Ich pojemność to 200 ml. I kolejna rzecz, która powróciła do sprzedaży, to ta kultowa zastawa stołowa w panterkę, w tropikalne wzory. Myślę, że doskonale ją znacie, ponieważ ona jest naprawdę bardzo popularna. Jak widzicie, wybór jest naprawdę ogromny. Mamy również świetne miski na zupę, mają one 450 ml pojemności i kosztują niecałe 9 zł za sztukę. Na końcu chcę Wam pokazać świetną nowość, są to słoje do organizacji, mają dwa kolory nakrętek do wyboru, a w dodatku są to słoje żebrowane, czyli obecnie najmodniejsze, dostępne są dwa rozmiary. Tymczasem, kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd, który tak jak zawsze mam nadzieję, że był dla Was pomocny i interesujący. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym przeglądzie. Do zobaczenia, pa pa!